Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj drugi test wymienionej baterii w Renault Kangoo. Słuchajcie, dla tych co nie wiedzą, tutaj jest wymieniona bateria na baterię 38 kWh. Na razie jest po pierwszym teście takim dosyć ciężkim wyciągnięte 36 kWh. Oryginalnie była bateria 22 kWh znaczy brutto, a netto to z tego się wyciągało 16-17 kWh. Także pierwszy test był taki bardzo ciężki, czyli bo trzeba było po prostu tą baterię dociążyć maksymalnie ile się tam dało w warunkach drogowych, żeby zobaczyć czy nie ma jakichś kwiatków. No i bardzo dobrze test wypadł, 36 kWh wyciągnięte, 174 km nawet było zrobione, bo to były i grzałki i taka jazda kompletnie nieekonomiczna. A tutaj dzisiaj druga wycieczka, akurat już dojechaliśmy do Rzeszowa w USP i A, i dzisiaj powiem wam, zupełnie to inaczej wygląda, bo przy tamtym teście średnie zużycie było 24-23 kWh, a tutaj średnie mam 14-15, także jest skok ogromny. No jak jest średnie 15 kWh zużycie, to już ponad 200 km bez problemu jest moje. Spowodowane to jest tym, że tutaj jest ogrzewanie, to tak zwane Webasto. U mnie akurat jest Eggersprecher, to też zrobiło robotę. I tak, dla tych co nie wiedzą jeszcze, Renault Kangoo drugiej generacji, elektryczny oczywiście, auto z 2012 roku. Rok temu jak go kupiłem, miało 35 tysięcy przyjechane, także ktoś tu mówi stary trup. No stary trup, ono tylko jest stare, a tak to jest praktycznie nowe auto. I tutaj z przeróbeczek mamy jeszcze, zobaczcie, do Rzeszowa dojechałem, 75 km jest i bateria teraz odbiła, ale 75% było, czyli 25% było zużycia. Oczywiście będzie wszystko na filmie, po kolei to zużycie, całą resztę. No to co? Lecimy z tematem. O kurde, chłopie to świeci. O, ale okej. Dobra, bateria. Widać, naładowana, wszystko 100%. Ogniwa pod koreczek, temperatura baterii 2 stopnie, 5 stopni. Na zewnątrz jest 4 stopnie. Jakoś tak to musimy zrobić. Jakoś tak, a widać nawet w miarę. Także jest zresetowany licznik, mamy zasięg 142, no zobaczymy co on teraz będzie pokazywał, oczywiście głupoty pokazuje, no i tyle, także startujemy, ha, dzieciaki do szkoły, a my lecimy na Rzeszów, później jeszcze może Sanok, także teraz trasa taka normalna, test bateryjki. Nie, bo się nie widać. Dobra, tak. Tak, zaraz się o tu wpierdzielę. Tego z przodu i będzie. Będę miał nagrywanie. Za Brzozów wyjechali. Ja jadę trasę tutaj teraz właśnie. Ja śmiesz tutaj Brzozów, później Dynów, dobrze mówię? Nie. Domaradz, Dynów z Domaradem, jeszcze im się myli. Tam ogólnie na Rzeszów. Ale tak, tak jadę na tym, na piecu. I to ogrzewanie już nie wpierdziela tej baterii, jadę z ruchem ulicznym, czyli te 50-70 i powiem wam, po przyjechaniu 20 km, średnia 32 na godzinę, no, zaczęła mi bateria dopiero z procentów uciekać, bo tak, co pod górkę wyjechałem, to 97, zjechałem znowu 100%, ona tego jeszcze tej góry ma dosyć sporo, także wskazówka jak stała, tak stoi. I te procenty, o teraz 97, bo akurat jadę, nie? Jak odpuszczę nogę z gazu, to mi prawie do pełna ładuje. Ale po 20 km rekuperację odzyskuję, już mam 20 kW, czyli już można jechać tym autem i hamować w miarę, ale jeszcze za mało. Po 50 km dopiero pełna rekuperacja jest, także no, jest też minus naładowanej do pełna baterii dłużej, bo nie chcę przyjmować po prostu prądu. Także elegancko lecimy. Ogrzewanie na jedynkę, mieszane z zimnym powietrzem, bo piec jest już na, no plus jeden jest, ale jest za mocny. O, bateria jeden stopień do góry skoczyła. Także, jo. Dobra, jesteśmy.
WSP i Rzeszów, także ja tutaj testing zaraz będę robił, czy ta ładowarka w ogóle działa, tak z durnej mojej ciekawości. Obstawiam, że nie działa, albo kogoś trzeba wołać, a tam wołał nikogo nie będę. Nie czuję potrzeby kogokolwiek wołać. Dobra, zobaczcie, jak wskazóweczka elegancko stoi. Dobra, lecimy od początku, tak? I mamy tak, zużycie mamy 10 kWh, średnie 13,9. Ogrzewanie wyłączone, piec już jak wjechałem do Rzeszowa wyłączyłem, bo już nie było sensu. Już już i tak w połowie było ustawione na chłodzenie, no to jaki jest sens, żeby ten piec chodził po prostu pod tym autem? Nie było żadnego sensu, także ogrzewanie nie wyłączyłem, a tu jest na tyle to przeszklone, że jak słońce świeci, to tu jest ciepło. Powiem wam, kurde, w tej budzie, że ja w ogóle na wiewie wyłączam wszystko i to sobie tylko tak, o, dodmuchuję, jest wystarczająco, także 14, liczmy 15, bo jak ja mówię, do Rzeszowa zawsze jak jadę, to jest z górki. I zużycie mam mniejsze, a jak wracam, to jest większe. Także średnio mogę liczyć 15 kWh, czyli już jest 30 na 200 km, plus tu jest 36, już pewne. Także ponad 200 km teraz. Zimy moje opony, bateria o temperaturze. O, widać. 8 stopni. Ile tam skoczyło tej temperatury? 3 stopnie chyba baterii. No ale dobra, wróćmy do tematu. 10 kWh, średnie na razie mamy 13,9 i tak, zasięg coś zaczyna myśleć pomału, jako taką, co jej przeliczać. Przybyte 72 km, średnia prędkość 40 na godzinę, także jako tako, powiem wam, za tymi spalinówkami dało się jechać, powiem, trochę moliły, ale jako tako jechały, nie się śmieję. Kurde, wszyscy tak pędzą tymi autami spalinowymi, a ja biorę i z silnikiem 60 kW koni mechanicznych, tak? Czy tam kilowatów tu jest, wyprzedzam ich, bo mnie cholera bierze, się tak ciągną. A tym autobusem niestety wyprzedzenie nie jest jakieś super, superowe. Dobra, w jedną stronę jest elegancko i jeśli się tutaj dam radę ładować, to nie wiem, czy się naładuje, bo muszę po tym parkingu tutaj pojeździć, bo moja małżonka teraz będzie tutaj śmigać. A to jest niestety duży kłoń i tutaj jest problem z nawracaniem całą resztą, także objadę cały w koło wszędzie, gdzie się da tego autobusa postawić, tam z tamtej strony jeszcze można stawiać, bo to nie jest takie proste niestety z parkowaniem tego auta. I dobra. Próba ładowania. Dobra, próba jest, ale niestety nie zatrybił. To mi się wydaje, że jednak kartę trzeba po prostu i jakąś aktywacyjną. Ale jest. Tylko trzeba było chodzić. No i z drugiej strony tu nigdy miejsca nie ma, także nie ma opcji się naładować. Dlatego jest po to ta bateria, żeby w domu się naładować i objechać tam z powrotem. Dobra, wracamy. Marzec się zaczął. Trzeba w koszulce jeździć. Przygrzało 12 stopni. Uj, żółte. 12 stopni mamy na zewnątrz. Bateria ledwo dycha. Znaczy nie ledwo dycha, tylko ledwo 10 stopni ma. A i na razie 14,8 średnie zużycie. Jedziemy do domku. Tutaj jednak to przeszklenie to jest o teraz jest fajne, ale jak przychodzi lato, to kurde. Dobrze, że tu jest wydajna klima, bo by się chyba tutaj ugotował w tym aucie. I tak, 50% baterii spadło, no tak się waha, między 48, 50, tu sobie skacze, zależy czy daje gazu, czy odejmuje, ale to jest 50% to co nam pokazuje tutaj na procentach, a nie kompletnie pełnej baterii, czyli tak, zużycie 16 kWh, tak jak wiem to jest 36 na pewno, także 18 to jest połowa baterii, tylko te 4-5 kWh to już jest taka rezerwa już z obcinaniem mocy, najpierw do 30 kW, później do 20 kW. Ale i tak według mnie nie jest źle. Mamy 16 kWh zużycia, średnia jest 15, na zewnątrz 13 stopni, bateria o nawet 12 stopni złapała, to jeszcze do jej przynajmniej 30 jeszcze bardzo daleko. I tak, zasięg mi deklaruje 30, on się nigdy nie nauczy. Chłopaki jak ogarną tego Woma, czy jak to się nazywa, to może to będzie pokazywało. Na razie napięciowo to wszystko latamy na procenty i nie ma problemu. Przejechane 110 km,
Czyli już na tych procentach o tutaj luźnych to mamy już 220. Tu jeszcze zapas, no 250 już teraz spokojnie, także moje te 300 w lecie w dobrych warunkach powinienem dziabnąć, przynajmniej na letnich oponach, bo zimówki to też jednak pole toczenia ogromne. Średnia prędkość 37,9, także w miarę jedziemy. No to co, idziemy dalej. Dobra, jesteśmy w Sanoku, także trasa Jaćmierz, Rzeszów, teraz Sanok. Gorąco, powiem wam, już na dwójce chodzi chłodzenie, ale wyłączę. Jeszcze klimy nie włączałem, także spokojnie. Daje to słońce dzisiaj, to jakieś to właśnie ma być słońce tam, wyż skandynawski czy coś ma iść, to powiem wam, daje. Ogólnie to jest na zewnątrz 15, o, widać czy nie widać? Powinno być widać, na zewnątrz jest 15 stopni. Bateryjka elegancko, 14 ma. Tutaj prądy super, procenty 34. Jak to tu nam wygląda? Idźmy od początku. Zużycie 22. Średnia 14,9. Powiem wam, zdziwiony jestem, bo zawsze było więcej. Może przez to, że w tamtą stronę jechałem na piecu, jednak wybaz to niby, że na paliwo, ale 12 V ciągnie z akumulatora i musi być też doładowany. Dobra, zasięg to już chyba przez 30 km się nie zmienia. Przejechane 151 km, bardzo ładnie. I średnie prędkość 40, także i prędkość jest fajna, i dystans, i do domu jeszcze wrócić. Powiem wam, nie ma co cisnąć do spodu. Ze średniej z reszty wszystko wyliczymy, tak po prostu. Dobra, i stało się. 0% pokazało. Jako pod obciążeniem oczywiście, bo jak odpuszczę, zjadę na bok, to z powrotem mi procenty wrócą. I interesuje to, co jest pod obciążeniem. Także tak, no takie realne, ale jeszcze nie mam drugiego stopnia. Na razie mam pierwszy stopień, czyli rezerwę taką normalną, a nie mam drugiego stopnia, że piszczy co chwilę i ogranicza moc do 20 kW. Na razie mam 30 kW i w takim normalnym ruchu ulicznym to ja tu używam między 15 a 20, także żadnego problemu nie ma. To nieciśnięcie jednak robi robotę i przeklikajmy. O, co to on tu jeździ, jakie... I tak, o, zużycie 32 kWh. Także dzisiaj może i te 38 się uda wyciągnąć z bateryjki. Średnia 15,2. Już muszę zakręt wjechać. Dobrze, cyk, cyk, cyk. I dalej. Up, opa. O, jak tu już wyjadę, to już będzie ok. Takie zakręty. Zasięg już dawno wykreskowany. Przebyte 214 km. Średnia prędkość 40,4. Na zewnątrz jest 13 stopni. Bateria ma 19, ona już troszeczkę będzie się pod koniec teraz grzała, ale ogniwa i tak jeszcze 3,5 V. 3,3,5, 3,3,0, także rozjazd. Kurde, przepraszam, drogę muszę to przenieść. Rozjazd jest 30 mV, także elegancko. No ja tu prędkości sobie teraz tutaj już tymi bocznymi lecę, ale trzymam się średnio 70-80. Tak jak inny jadę, tak jak jadę, także no już do końca tej baterii trzeba to wyjeździć, bo chyba te 38 kWh uda się z niej wyciągnąć, tylko właśnie nie pałowaniem, tylko taką po prostu normalną jazdą. Dobra, lecimy. Jakie dziury. Dobra, już się drugi stopień odezwał, zaczyna piszczeć, obcięło do 20 kW. No i tak jak myślałem, tak jak będzie, ale powiem te 20 kW, tak jak żeby jechać normalnie, to nie ma żadnego problemu. Się po prostu jedzie, jak się rozpędzę, to i się stówę nawet jedzie, o teraz 80 jadę. Ale tak, 33 kWh, także tutaj jest ogniwa 3,3,2 V i 3,2 V odpowiednio, to jest to ograniczenie już. No i to jest takie już teraz, co chwilę będzie piszczało. Ale dobra, jadę jeszcze, tam i z powrotem raczej bez problemu powinienem objechać. No i tyle. To co Hubert mówi, tak już 2,5 V ogniwo od razu ogranicza do 13 kW odcina i mówi, wtedy 5 km max i więcej nie ma opcji. Nawet widać, że obcina tą moc po prostu jak 2,5 V widzi. Także jest elegancko. Zaraz wam pokażę, jak to tu wszystko na bo wychodziło. Jestem bardzo zadowolony.
Już mi wyskoczyły wszystkie możliwe. Tylko ja go wyłączyłem, włączyłem z powrotem komunikaty systemu elektryk do kontroli i w ogóle cuda na kiju. Także tak, tak aż nisko nie wolno. Już ogniwa odbiły. Ja widzę, ochronę jest 2,5 V na dole. Wtedy już w ogóle odcinało moc. Tak sobie jechał, nie jechał. Czyli ogólnie idę ładowarkę zapinać, ale już przelećmy to wszystko po kolei. Dobra. Ja myślałem, że 37 skoczy, ale nie skoczy. 36 to jest takie tutaj realne do końca, że tak powiem. Średnie 15,2. 240 km przebyte. Ciężko będzie te 300 zrobić, ale nie poddaję się, że tak powiem. I średnia prędkość 41,5. Ten zegar to też z tym ładowaniem ma, chyba to jest, nie, bo nawet 12 godzin mi pokazywał czasami, a teraz stoi w miejscu, a wiem, że ładowania to tutaj będzie, no, z 12 godzin około, także znaczy ja go sobie dzisiaj podładuję, ile mi tam pasuje, jutro się będzie ładował, no spokojnie będzie słonko świeciło, nie o to chodzi, ogólnie ja myślałem, że jeszcze coś wyduszę tych kilowatogodzin, ale jest 36 tak, żeby jechać po prostu. Ochrona ogniw, to wszystko tutaj elegancko działa. Czyli ogólnie 30 kWh taki w pełni użytkowe, a później mamy tam rezerwę. No jeszcze na około 50 km, 45 km, 40-50 km zależy, jak będziemy po prostu jechać. Także tak jak miało być, tak jest. Teraz w zimowej wersji. Przyjdzie lato, będzie cieplejsza bateria o termo 24 stopnie, bo jednak jak ogniwa idą nisko, to się grzeją. A tak to przez cały dzień miała temperaturę otoczenia tak naprawdę. Temperatura baterii będzie wyższa, opony letnie i wtedy i zużycia mniejsze i to wszystko i ten prąd z tej baterii inaczej jakoś tak idzie płynniej, nie bateria sama na siebie też wciąga. I zobaczymy, będziemy polować na te 300 zasięgu. Uda się to, uda, nie to nie uda. Ja jestem zadowolony. To co mi trzeba było, to jest ogarnięte, tak jak dzisiaj. Jaćmierz, Rzeszów, Sanok, Rymanów i później jeszcze tutaj i na Zarszyn jedno kółko i później jeszcze, bo już musiałem wyjeździć całą resztę. Rewelacja, jak dla mnie rewelacja. Mi na razie nic więcej nie trzeba. Coś trzeba będzie więcej, to zobaczymy. Tam gdzie mi trzeba było jechać, wszędzie dojadę. To jest najważniejsze. Także tyle, słuchajcie. Szczęścia, zdrowia, pomyślności i lecimy z tematem dalej.